Zwierzęta z Zielonego Lasu, odcinek pierwszy, Las w niebezpieczeństwie. Nie mam już sił. Jestem blisko celu. Tak. Poznaję te okolice. Jeśli wytrzymam jeszcze trochę, wkrótce dotrę do domu. Rozejrzyj się. Sama zobacz, łasico. Gorzej być nie może. Z czego się śmiejesz? Sowo, ile dzisiaj straciliśmy domów? Pół tuzina samodzielnych nor, 3 całkowicie urządzone dziuple i 15 wzorowo utrzymanych gniazd. 16. Tyle już zniszczyli. I nadal im mało. Niedobrze. Grozi nam zagłada w każdej minucie. Nasze dni są policzone. Już niedługo. Właśnie zasypali staw. Staw w zielonym lesie? Tak. Nasz ostatni zbiornik wody. Kaczki mają pecha. Trudno. Nam został jeszcze strumień. Ten błotnisty ściek? Witajcie. Witaj, lisie. Byliśmy ciekawi, jak wygląda sytuacja? Tak, w naszym lesie. Nie najlepiej, prawda? Jeśli nie zacznie padać, grozi nam zagłada? Wyjąłeś mi to z ust. Chyba mamy problem. I to poważny. Uważam, że trzeba zwołać zgromadzenie. Zgromadzenie? Wszystkich mieszkańców lasu? Zabawa się skończyła, łasico. Jest aż tak źle? Jest bardzo źle. Dokładnie. Nie sądzisz? Zgromadzenie? W zielonym lesie? Od lat nie było zwoływane. Tylko w sytuacji krytycznej? Która właśnie zaistniała.
Czytasz w moich myślach. Jedno jest pewne. Bez wody zwierzęta z zielonego lasu nie przeżyją. Święte słowa. W krytycznej sytuacji nie będzie i stacji. Bardzo śmieszne. Chciałbym się zapytać, jaki będzie cel naszego zgromadzenia? Co możemy zrobić? Jeszcze nie wiem. Ale ty, ja, Borsuk i Łasica zwołamy natychmiast wszystkie zwierzęta. Może któreś znajdzie rozwiązanie? Genialna myśl, genialna! Lis ma rację. Tylko spokojnie. Spokojnie. Musimy się zmobilizować i coś wymyślić. Właśnie. Poprowadzenie obrad naszej niezbyt zgranej społeczności wcale nie będzie łatwe. Ale Borsuk sobie poradzi. Oczywiście. Kto? Ja? Tylko ty. Dziękuję za zaufanie, Lisie, ale znasz wszystkich mieszkańców lasu, prawda? Dobrze poinformowany futrzak. Siedź cicho. I wszyscy znają ciebie. Racja. Chcesz, żebym ja się tym zajął? Tak, Borsuku. Liczymy na ciebie. Nie stój jak słup. Ruszaj. Tylko spokojnie. Pamiętaj o zającach. A ty, Jerzu, zwiń się w kulkę, dodaj gazu i zawiadom traszki. Tak jest, Borsuku. Przepraszam, Łasico. Zawołasz Kreta? Zawsze zjawia się na końcu. A co im powiesz? Powiem, że zbieramy się u mnie. W noże? Co w tym złego, Łasico? Zupełnie nic, tylko przejdź do konkretów. Zwierzęta takie jak ty, ja, ryjówki czy myszy polne zwykły mieszkać pod ziemią. Ale co? Zapomniałeś o ptakach. Wyobraź sobie sowę. Albo pustułkę. Nigdy się na to nie zgodzą. Być może. Ale jestem przekonany, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. A ty nie stój tak, tylko zrób coś. Ja? Przeszukaj norki i zwołaj gryzonie. Więc nasz las znalazł się w obliczu zagrożenia. Postanowiliśmy zwołać zgromadzenie. Co on bredzi? Martwi się o wasze zatki. Cicho, Łasico. Organizujemy spotkanie. W mojej norze. Pójdę, jeśli zechcę. Przyjdźcie o zachodzie słońca. Tylko się nie spóźnijcie. I przekażcie innym. Przyprowadźcie braci. Powiedzcie polnym myszom. I wszystkim ryjówkom. Jasne. Zachód słońca. O kimś zapomnieliśmy? Tak. Dobrze wiesz o kim. No tak. Postaraj się nikogo nie zjeść. Nic nie zrobimy, jeśli wszyscy nie przyjdą. Obyś miał rację. Co tam robisz, Borsuku? Powiększam moją norę.
Przyjdą wszyscy mieszkańcy lasu. Zrób coś, łasico. Co takiego? Złap kilka robaczków świętojańskich. O, ktoś już jest. Byłem pewien, że to ty, Sowo. Chyba nie sądzisz, że tam wejdę. A dlaczego? Mowy nie ma. Nic z tego. Mamy problem. Kto pozostaje w podziemiach, będzie skalany. Kto przebywa w świetle, będzie oświecony. Sowo, powinnaś dać przykład innym. Moja nora jest bardzo czysta. Skoro tak mówisz... Wreszcie wlazła. Witajcie, wiewiórki. Traszki już są. Wolne myszy i zające też są. Nie spóźniliśmy się? Wiesz, jakie są kobiety. Tak długo się szykują. Zawsze ja jestem winna? Oczywiście. Wszyscy już przyszli? Jestem ostatnia. Ktoś musisz, Mio. Tylko nie zjadaj robaczków świętojańskich. Szkoda. Uwielbiam je. Posłuchajcie. Kogoś brakuje. Kogo? No wiesz. Bardzo przepraszam. Spóźniłem się? Zawsze się spóźniasz. Przyjaciele, Żmijo, drogie czworonogi. O mnie zapomniał. Znaleźliśmy się w ciężkiej sytuacji. Odkąd pojawili się tu ludzie, życie w zielonym lesie stało się bardzo niebezpieczne dla każdego z nas. Udało się! Najpierw zniszczyli wasze domy, a teraz zasypali nasz staw. Nasz staw! Tracimy grunt pod nogami, ale wciąż żyjemy. Czy wybrniemy z tej sytuacji? Jak rozwiążemy nasz problem? Już idę! Nie muszę nikomu przypominać, że staw w zielonym lesie był kiedyś prawdziwym rajem dla 47 ropuch. Przeżył tylko pan ropuch. Co się z nim stało? Był za bardzo nadęty. Był zawsze bardzo miły. Łasico, co to takiego? Zastanawiam się. To chyba... noga. Już jestem, przyjaciele. Wróciłem. Pan Ropuch?
Byłbyś wspaniałym detektywem, Borsuku. Witaj, Sowo. Witaj, Ropuchu. Sądziliście, że już nie wrócę, co? Myśleliśmy, że już po tobie. Gdzie się podziewałeś? Tu i tam, wszędzie. Złapali mnie źli ludzie. Uwięzili. Zamknęli w szklanym słoiku. Przez cały czas powtarzałem sobie. Muszę wrócić do domu. Przetrwałem, myśląc o was. Optymista. Muszę wrócić do moich przyjaciół. Muszę wrócić do... stawu? Właśnie. Otóż mamy dla ciebie... bardzo złą wiadomość. Niestety... twój staw... został zasypany. Co? W zielonym lesie zaszły wielkie zmiany podczas twojej nieobecności. Mój staw nie istnieje. A sadzawki traszek? A strumień? Zmienił się w mętny ściek. Dlatego zwołaliśmy zgromadzenie. Które tonie w chaosie. Spójrzmy prawdzie w oczy. Nasza społeczność nie ma tutaj żadnej przyszłości za sprawą człowieka i jego maszyn. Tylko nie mów mi o maszynach. Zdążyłem je poznać. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że musimy znaleźć wodę, bo za kilka dni nasza sytuacja stanie się tragiczna. Rozumiesz? Wykopmy studnię. W tej wyschniętej ziemi? Nie pleć głupstw. Wy, bażanty, latacie bardzo daleko. Wiecie, dokąd możemy pójść? Nie wiemy, lisie. Rzadko opuszczamy z żoną zielony las. Boimy się, że ludzie nas upolują. Racja. Ja znam takie miejsce. Ktoś cię pytał? Jest takie miejsce. Cudowne miejsce. Biedny pan Ropuch bredzi bez sensu. Jakby stworzone dla nas. Mówisz serio? Zwoł je rezerwatem białych Danieli. Białych Danieli? To rezerwat przyrody? Naprawdę? W takim rezerwacie ludzie otaczają ochroną wszystkie zwierzęta. Dziwne, że ja nie słyszałam o tym miejscu. Byłeś kiedyś w rezerwacie białych Danieli? Oczywiście. Rezerwat Danieli. Rezerwat Danieli? Nigdy o nim nie słyszałam. Ale ja znam go bardzo dobrze. Co ty na to, lisie? A mamy inne wyjście? Racja. Ruszamy do rezerwatu Danieli. Co? Zgadzacie się? Tak. Brawo, Ropuchu. Ruszamy w świat, Danieli świat, przygoda czeka nas. W drogę czas. Ruszamy w świat, Danieli świat, przygoda czeka nas. W drogę czas. Dobry żart. Ale frajda. Możecie się uspokoić? Przepraszam! Czego się tak cieszycie? Jak to? Ach, ten zając. Zawsze ma problemy. O co ci chodzi? Słuchamy cię. Czy mnie uszy nie mylą? Sugerujesz, Borsuku, że wyruszymy do rezerwatu Danieli razem?
Oczywiście. My, Jarosze, w towarzystwie naszych najgorszych wrogów, drapieżników? Dołączy do nas lis i to żarłoczne ptaszysko? Przestań, zającu. I ty, podstępna, oślizgła, zdradliwa żmijo? Mówisz o mnie? Zjadła już większość polnych myszy. Są takie pyszne. Zając ma rację. Zaradzimy temu. Jak? Złożymy starą przysięgę zielonego lasu. Jaką znowu przysięgę? Mój ojciec pamiętał czasy, zanim ludzie zaczęli wycinać drzewa na swoje dziwne szklane domostwa. Mówił o pradawnej przysiędze. Zwierzęta się nie straszyły, nie atakowały i nie zjadały nawzajem. Nie zjadały? A czym żmije się żywiły? Cisza. Podnieście prawe łapy. Albo skrzydła. I powtarzajcie za mną. Ja zwierzę. Ja zwierzę. Nie. Ja ropuch. Albo... Ja królik. Uroczyście przysięgam. Uroczyście przysięgam. Nie zjadać nikogo. Nie zjadać nikogo. Chyba, że w tajemnicy. W drodze do rezerwatu Danieli. Pan Ropuch będzie naszym przewodnikiem. I przywódcą? Tylko przewodnikiem. Ropuch ma rację. Musimy wybrać przywódcę. Kogoś szanowanego, sprytnego i odważnego. Tylko nie żmiję. Żartowałam. Naszym przywódcą zostanie lis. Lis? Postradałeś rozum? Dziękuję, borsuku. Ale dlaczego lis? Lis ma odpowiednie kwalifikacje. Jest doświadczonym podróżnikiem. Zna ludzkie zagrody i całą okolicę. Poza tym, niczego się nie boi. Przestań, Sowo, wybraliśmy lisa. Czeka nas dużo pracy, zanim wyruszymy. Musimy się najeść, wyczyścić futerka. Spotkamy się o północy, pod wielkim bukiem. Pod wielkim bukiem, o północy. Witam. Bardzo się cieszę, że projekt reaktywacji zwierząt Zielonego Lasu wreszcie wystartował. Stąd wspólnie z całą ekipą zzzl.pl chciałbym Was zaprosić na nową stronę internetową, w całości poświęconą tej serii. Znajdziecie na niej mnóstwo informacji o bohaterach, wydaniu książkowym serii oraz co najważniejsze, co 2 tygodnie nowy odcinek serialu z polskim lektorem,
czyli mną. Oraz kolejne numery czasopisma Przyjaciele z Zielonego Lasu w formacie PDF. Zdecydowałem się przenieść Zwierzęta z Zielonego Lasu na oddzielny kanał. Po prostu, żeby był porządek. Na moim głównym kanale będę zamieszczał filmy związane z moją działalnością muzyczną i artystyczną, natomiast ten kanał będzie w całości przeznaczony dla Zwierząt Zielonego Lasu. Myślę, że ta seria jest na tyle wyjątkowa i mądra, że zasługuje na rozpowszechnianie jej w internecie. No to do usłyszenia w następnych odcinkach i nie zapomnijcie o subskrypcji, żeby nic wam nie uciekło.